representatives and guests from Poland and other countries. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße alle Spieler und Gäste aus polnischen und anderen Ländern. Drodzy друзья, ja przywituję wszystkich uczestników i gości z Polski i innych stron na trzecim czempionacie świata. Zapraszam wszystkich Państwa na trzecie Mistrzostwa Świata w Kolu Styl w programie World Games Plaza Wrocław 2017. Kinga Smakulska, Magda Chruściel, Wolf Polen, Next Fight, Karolina Tiapko, Latwia, Egle, Naudzinajte, Lithuania. And next we come back to men category 67. Paweł Wojciechowski, Poland, Gitys Kazlauskas, Lithuania. The winner is Magdalena Kruszczyk, Poland. Next fight category. Next fight, Karolina Tiapko and Egle Naudzinajte. Walka, której trwała oczywiście finałowa na naszej macie, na naszym Polska, natomiast ta cała plaza jest dla Was dostępna. Coraz więcej osób służycie też w tle, zaczęła grać muzyka, tam jest DJ, tam jest plaża, tam są leżaki, tam jest boisko do piłki ręcznej plażowej. Można się w piłkę plażową pograć, jest toro z kibordu, można się posilkać po wodzie na desce. Do tego mamy całą specjalną strefę zapełnioną futrakami, więc można się zjeść. Można się też czegoś się napić. Jest też kaufland specjalnie postawiony w plazie przy Narodowym Forum Muzyki. Można normalnie zrobić te zakupy, dlatego że kaufland jest głównym sponsorem The World Games 2017 we Wrocławiu. Sponsorami także są m.in. Stara Polanka, Tyskie i Tiso. Zegarki Tiso będziemy wręczać najlepszym sportowcom dnia tutaj o godzinie 19.45, a potem o godzinie 20.00 zapraszamy wszystkich na koncerty. Od 20.00 na scenie zespół Girls on Fire, a potem po 21.00 na naszej scenie Paula i Karol. Od 2.00, cały czas pociągaj, kawolowo. Kawolowo, dłużą, pociągaj.
podciągaj głowę rękę, podciągaj lewą głowę, prawą nogę wbijasz, lewą pomóż, lewą wybij, lewą wybij, tak, do boku, kręć jeszcze, podjął nogę, po prawo kłyń, Oktawian, na prawo, kręć się za, kręć za, The winner is Julia Łodzińska Polen, Kedrecik. Gold medal. Walki naszej scenie, naszym Sports Garden na The World Games NASA. Ja może przypomnę, albo powiem tym, którzy dopiero pojawili się w naszej strefie kibica, że to są trzecie mistrzostwa świata Sports Garden podczas The World Games. Koluch styl, to jest koszulka walki, to oczywiście widzicie. Koluch styl jest to mieszanka różnych sztuk walki w parterze. Uwiązana polega na tym, żeby wyrwać przeciwnika poza obszar tego koła, które zresztą widzicie na dużym terenie. Wreszcie się wypychamy, proszę bardzo, jest wypchnięcie, jest punkt. Walczymy do dwóch punktów, po walce sędzia ogłasza zwycięzcę. No i rozumiemy, panie oczywiście w swoich kategoriach wagowych, panowie w swoich, nie ma walk mieszanych. A tak więc to wszystko tutaj jest miejsce, taki punkt. Czy jest spotkane, proszę, to są sporty w karę. Ale oficjalnie otwieramy naszą strefę kibica. Co tu się dzieje już od jakiegoś czasu? Trwają tutaj oficjalne zawody. Trzecie mistrzostwa świata w koluch stylu. Za chwilę więcej o tym, czym są te zawody, na czym polega koluch styl. I co tutaj się dzieje, opowie sam twórca tego stylu, Wiesław Koluch, więc zachęcamy do tego, by opowiedział nam trochę o samej rywalizacji, bo już mieliśmy tutaj kilka rozstrzygnięć, już pierwsze medale także dziś rozdane. Zaraz o tym będziemy mówić na bieżąco, ja tylko szybko powiem, co tego sponsora The World Games 2017. Głównym sponsorem jest Outland Market, jest tyła, jest plaża, są leżaki, jest boisko do każdej piłki ręcznej, jest to z kimbordu również, a więc zachęcamy do wszystko tego, że korzystamy z dobrodziejstw tego, co dzieje się tutaj. Thank you.
Sztuk walki, które odbywają się w parterze. Wszystko tutaj, co jest najważniejsze, dzieje się w tym kole, na którym macie logo kolu. Jednak nie, kończymy dzisiaj. Dobrze, kończymy dzisiaj. A więc jeśli ktoś chce zgłębić kolu styl, to ma jeszcze Google'a i ewentualnie wszystkiego rodzaju materiały wideo. Natomiast zachęcamy, bo do 19.30 będziemy tutaj rywalizować na naszej macie. The winner of category 74 kilos men is Bartłomiej Szymański, Polen.
gold medalist is Patrick Mitrzynek Polet, the silver medalist Janis Rerich. Przed Państwem najlepszy zawodnik mistrzostw świata, trzecich mistrzostw świata w kolu stylu, pan Patryk Pietrzeniak. Panie Patryku, piękne walki. Chciałbym, żeby pan sam ocenił to wszystko, co pan dzisiaj zrobił na macie. Witam. No, było dużo przeciwników z różnych państw. Byli naprawdę mocni, dobrze przygotowani, ale no, byłem lepszy. Piękna pierwsza walka, od razu niecałe dwie minuty i już przeciwnik praktycznie na łopatkach wyrzucony poza promień maty. Druga walka, jeszcze krótsza. Którą pan zapamiętał z tych walk? No, finałowo była najlepsza walka. Był bardzo dobrze przygotowany zawodnik z Litwy, jak dobrze pamiętam. No, ogólnie było wszystko fajnie. I teraz po zdobyciu kolejnego tytułu mistrza świata, co dalej? Czekamy na następne zawody i na kolejny tytuł. Paweł Zimno, Polen. Andris Ozonic Ozos Latvia, the final fight in the category 100 kilos men. Winner and the gold medalist is Paweł Zimno-Polet.
Zawodników dzielimy dużą różnicę wagi, około 60 kg. Ale Koluszyny to nie tylko wagi. I on będzie słyszany na przejście. Lewinek i Edward Koluch. Teraz to fajnie. Jestem dumny z tego, co zrobiliśmy, ale też jestem naprawdę bardzo zmęczony. To półtora roku, można powiedzieć, takiej ciężkiej pracy kosztowało nas, żeby tutaj dostać się na World Games Plaza, żeby wystąpić właśnie z tym programie Mistrzostw Świata. No, to jest największa impreza. Wjechało się tutaj prawie 120 państw. My jesteśmy wśród nich. Ze swoją dyscypliną możemy się zaprezentować. Przyjechali nasi najlepsi zawodnicy z całego świata. A my wygraliśmy tutaj. Naprawdę z tymi najlepszymi zawodnikami, którzy zostali wyłuskani. Najlepsi z najlepszych. Myślałem, że jakieś dwa medale oddamy im na 8 kategorii wagowych, bo i tak ograniczyliśmy te kategorie. Dwie kategorie obcięliśmy, żeby było mniej, żeby czasowo się zwiększyło, bo to jest wszystko w programie World Games Plaza. To myślałem, że dwie liczyłem, że oddamy, że możemy oddać. Faktycznie było tak już gdzieś tak na granicy, ale nasi bardzo mocno się wspięli. No i dziewiąty medal to jest ten medal właśnie, drużynowy złoty medal. Tak, jest właśnie, my mamy tutaj bardzo ładnie opisane. Jest to program, no i nasze logo. No jesteśmy w tej chwili już na największych imprezach światowych. No za rok mamy Igrzyska Azjatyckie. I tam właśnie jesteśmy drużyną pokazową, tam już właśnie pracują ministrowie nasi, którzy tam są z nami razem też związani z naszą organizacją, którzy bardzo mocno wspierają naszą organizację. No, nasza organizacja w tej chwili bardzo mocno się rozrasta, jest 55 krajów.
przed tygodniem przystąpiła do nas Nikaragua. Także cały czas idziemy do przodu. Myślę, że na koniec tego roku, albo tak do, powiedzmy asekuracyjnie, do maja następnego roku 2018, będziemy mieli 60 krajów. Tak powiem nieskromnie, ja to uczynię, nie chwaląc się.